Studio Stereo. Teatr Polskiego Radia przedstawia 5. odcinek słuchowiska według spektaklu Z biegiem lat, z biegiem dni, prezentowanego na scenie Teatru Starego w Krakowie w inscenizacji Andrzeja Wajdy. Scenariusz Joanny Olczak-Ronikier, reżyseria Andrzeja Wajdy i Anny Polony, reżyseria radiowa Romany Bobrowskiej. Kraków, rok 1906. Od przeszło roku działa w kawiarni Michalika przy ulicy Floriańskiej kabaret artystów Zielony Balonik. 32-letni pediatra Tadeusz Żeleński zaczyna pisać dla Zielonego Balonika swoje pierwsze satyryczne wiersze. A gdzie włóczy się po nocach młody koncypient adwokacki Zbyszko Dulski? Czy bywa u Michalika? Wątpliwe. Zbyt ekskluzywne zbiera się tam towarzystwo, ale być może zaprotegowany przez malarza Bronika zawędrował choć raz i tam. Może właśnie ubiegłej nocy. Zimowe popołudnie u państwa Dulskich. Zbyszka znów nie ma w domu. Felicjan Dulski jak co dzień odbywa swój przepisany przez lekarza spacer naokoło salonu. Chodzisz. Jeszcze nie ma 2 kilometrów. Ja tam rachuję. Co mi zawracasz głowę zegarkiem? Ja mam najlepszy zegar w głowie. No nie chodź, nie chodź, powiem doktorowi. A umyśl nie ci każe chodzić w pokoju na kopiec kościuszki, a nie po ulicy, żeby mieć nad tobą oko, czy nie szachrujesz, a ty... zresztą to twoja rzecz. O! Ojciec idzie na kopiec kościuszki. A jeszcze ma ojciec daleko? 500? To ojciec na Brudawą. Ale tak, tak. A niech ojciec idzie prędko, bo most rozbierają. No, cygarko. Mama nie widzi. Bela! Bela już ubrana? Jeszcze się pichci! Ojciec nie rozumie? Za ojca czasów tak nie mówiono. Teraz mówią. Felicjan, przestań chodzić, już jesteś na kopcu. Jutro pójdziesz do Wolskiego Lasu. Co? A, już cię niesie do kawiarni. No, masz tu swoje 20 centów. Od dzisiaj będę dawać co dzień po 20 centów, tygodniowo na nic. Wszystko przetracasz z koleżkami. A, wracaj na kolację. Kasia, pokaż, coś ty wzięła? To, cygaro, wielka afera. Kradłaś. Przed chwilą ojciec kradł także. Jak taki kamienicznik może to robić, to czemu ja nie mogę? Po co tobie cygaro? Po co? Wypalę. Kiedy? Jak będzie galówka, a potem pojadę. Gdzie? Nad Bałtyk. Albo nie, dam cygaro kochankowi kucharki, widziałam go. Jak ty możesz się przyglądać takim... A czemu, czemu, co? Co żeś taka blada? Głowa mnie boli. A może i ty buchnęłaś cygaro? Och, nie.
Ja ciągle jestem taka słaba. Tylko bym spała. Bo ty jesteś sentymentalna. Ty się wdałaś w ojca. Skąd wiesz, jaki jest ojciec? Ha! No przecież ojciec nic nie mówi. Już ja wiem. Zresztą masz jego nos. To dziwne. Co? Niby, że dziecko podobne do ojca, albo do matki. Ale ciekawe, jak to się dzieje. A ja wiem. Wiem. Wiesz? Tak. Ktoś to powiedział? Kucharka. Powiedz Melu, Melu, ja nie mogę. Kesia, ja myślę, że to jest grzech. Ale to prawda. Tak jest naprawdę. No. O, lepiej zatańcz ze mną szasę, moja droga. Ja ciągle zapominam, jak to się robi i znów ten nauczyciel będzie mnie wstydził. No. Masz. Rozpiął mi się pantofel. Hanka! Hanka! Zapnij pantofel. Cóż, znów i ty jesteś chora? Patrz, Myla, jak ta wygląda. Panience się tylko zdaje. Tam, ledwo się włóczysz. Och, chciałabym wiedzieć, gdzie ten Zbyszko tak nocami chodzi. Może do parku na spacer? Teraz tak ładnie. Głupia jesteś. Hanka, nie wiesz ty, gdzie tak panowie nocami chodzą? Skąd żyją? No, tak jak pan Zbyszko. Do rana prawie co dzień. Ono musi gdzieś ci. Pytałem się go, to mówił, że to do nocnych kawiarni. A kucharka śmiała się tak, że im mówiła, że na lumpkę. Kiedy ja się czegoś już naprawdę porządnie dowiem, kiedy już będę duża i nie będzie przede mną żadnych tajemnic. A ja tak wolę. Co? Nie wiedzieć o niczym. To tak jakoś miło. Ja wolę nic nie wiedzieć. Tuman. A ja wiem, dlaczego Hanka taka zmieniona. Wiesz? Powiedz już. Nie, Hesiu, to tajemnica. Mnie nie wolno nic powiedzieć, przynajmniej do czasu. A jak tam sobie chcesz, tak, a tam ma tajemnicę. No, Melu, Melu, daj, daj babkę i pokaż, jak to. Szaseno, andu, andu. Hysia, Hysia, nie wiesz. Bo co, bo ziemia się trzęsie, tak? A teraz walca, moja brylantowa. Och, dlaczego mnie tak ściskasz? Bo ja jestem mężczyzną. Ale ja nie mogę oddychać. Ach, właśnie. A jak za kobietę? To tak, omdlewająco, omdlewająco. A potem w oczy, w oczy. Ja zawsze tak robię. Ty? Ja. Powiadam ci, studenty czerwienią się jak buraki. Oj, Hysiu, puść mnie. Co tobie? Nie wiem, ale... No to zagraj cichutko tak, żeby mama nie przyszła. Ja nie mogę wpaść w tempo, walca. No, walca, Melu. Dobrze, Hysiu. Albo nie, 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 cakewalka. Cakewalka, tak, cakewalka. Lump idzie! Gdzie byłeś? Powiedz, gdzie byłeś w nocy? Poszła. Lumpowałeś się, mój drogi. Powiedz, Zbyszku, powiedz, ja nic nie powiem mamie. Poszła. Nie powiesz? A ja i tak wiem. W nocnej kawiarni byłeś, likiery piłeś, ładne panienki były. Tak ładnie śmierdzisz cygarami. Mówię ci, poszła. Kysia, daj spokój. Tak? To tak ze mną? Tak? Poczekaj, ja też dorosnę, ja też będę chodziła po kawiarniach, też będę likiery piła i będę tańczyła, jak ty. No, co to? A co, prawda, że jest we mnie materiał na szansę? No, na dwie, nie na jedną. No co, no,
Melodroj, graj. No, och, jak tak? Pokaż tak. Dobrze? Powiedz. Skąd ty to umiesz? No, Igdania mnie nauczyła, wiesz. Myślałem, że cię twoja kucharka nauczyła. Ona nie. Jak Boga kocham, nie. O, jak to kłamie, jak to kłamie. Jak tu wszyscy kłamią. Boga to zostaw w spokoju. Tu przynajmniej. O, już się gniewasz, a byłeś taki inny, lepszy. Melograj tego kejchłoka, graj, no. Powiedz tak, dobrze teraz? Czy ja to dobrze robię? Nie, 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 nie. Wygnij się jeszcze troszeczkę. Jak pięknie mi się w powietrzu. Co tu się dzieje? Co to za balet? Dopełniam edukacji mojej siostry. O, Hesia, jak możesz, co to? Idź się ubierać. Płaszczyk, rękawiczki. A z tobą, Zbyszek, to też krzyż pański. Albo chodzisz jak dzik, albo wyprawiasz wariacje i dziewczyny w to wciągasz. O, dobrze już, dobrze, dobrze, dobrze. Po co tyle słów? A gdzież to was niesie w takiej paradzie? No, no, no. Przede wszystkim nie niesie. Mamusiu. A cóżeś taka blady? Cóż dziwnego, zmarzła. Głowa mnie boli, mamusiu, jakby nie poszła. Pokaż język. Biały. Czoło rozpalone. Oj, z tobą to też... Kujecie gdzie? Tu, mamusiu. W lewej łopatce. No to idź przyłóż sobie regolo. A tylko weź to używane, dobrze, co ojciec przykładał. I rozbierz się. Z czego? Dobrze. Ona już jest rozebrana, niech się raczej ubierze. Jezus Maria, nie wytrzymam. Gdzie ty byłeś w nocy? A gdybym mamci powiedział, to by mamcia skakała. Najlepiej więc nie pytać. Jestem matką. No i właśnie dlatego. I muszę wiedzieć, na co trawisz czas i zdrowie. A widzi mamcia, co mam pod nosem? Hmm? Wąsy, a nie mleko. A więc? Jak ty wyglądasz? Jesteś zielony. No, zielony to modny kolor. Sama mamcia kazała balkony i okna pomalować na zielono. Która panna cię weźmie, jak ty będziesz tak wyglądał? Jeszcze gorszych biorą. Nie ma czarnej kawy w tym zakładzie? Jak ty się wyrażasz? Ciągle ci się zdaje, że jesteś w towarzystwie kokocic. Takie samo towarzystwo jak i inne. A potem, co mamcia wydziwia na te kokotki? Niby to u nas w kamienicy nie ma kokot. Sama mamcia wynajmuje tej z trzeciego piętra. Ale jej się nie kłaniam. Tak, ale pieniążki za czynsz to mamcia bierze, że aż... O, przepraszam, ja takich pieniędzy dla siebie nie biorę. A co mamcia z nimi robi? Podatki nimi płacę. Czy ty się przestaniesz lampartować? Żadne. Ja długów płacić nie będę. O tym to już później. Ej, Zbyszko, nad tą cię własnym mlekiem karmiła, żebyś nasze uczciwe i szanowane nazwisko po kawiarniach i spelunkach włóczył. Było mnie karmić mączką Nestla, podobno najlepsza. No, 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 nie martwiuchny się, pani Dulska, nie martwiuchny się. A co mamcia chce, żebym ja tu z wami robił? Nikt u nas nie bywa, żyjemy jak ostatnie sopki. Ciężkie czasy. Nie ma pieniędzy na przyjęcia. Tak? Ale człowiek jest zwierzęciem towarzyskim. Musi od czasu do czasu myśl wymienić. O! Myśl. Widzi mamcia, to wielkie słowo. Myśl. Chociaż ono się stąd gna, to jednak tu i ówdzie się jeszcze kręci. Ale ja nie mam czasu, żeby myśleć. No, więc też ja myk z domu, bo w domu właściwie cmentarz. Co? A czego? Myśli szerokiej, swobodnej myśli. O, więc do kawiarni. No tak, tak, do kawiarni, do kawiarni. A co mam cię, wie, którymi drogami chadza ludzka myśl, nawet takiego jak ja, Kołtuna. Jesteś głupi. Ty i twój ojciec to jedna dusza. On co dzień do cukierni, a ty Bóg wie gdzie. Co, wychodzisz? Nie. No to przypilnuj pieca. My wrócimy za godzinę. Hesia! Idę już, idę. I nie zapalaj jeszcze lampy. Dobrze. Proszę pana. Co? Co? Czego? Proszę pana, ja idę tam, gdzie pan kazał. Tak, tak, idź, idź śmiało. Tylko mów, jak i co. No,
No czemu nie idziesz? A bo ja wiem. Tak mi jakoś... Ach, nie maluj. Idź, bo wrócą. Pójdę. No. Zbyszku. Nie położyłaś się? Nie mogę. Jeszcze mi gorzej. Czy ci nie przeszkadzam? Nie. Ty z całej tej familii jesteś najmożliwsza. Może dlatego, że jesteś chora i z tobie coś innego. Coś milszego jak u tamtych. Coś innego? I czy myślisz, że dlatego, że jestem chora? Nie ma w tobie dużo sił życiowych, więc nie idziesz przez życie, rozbijając się łokciami, ale się skradasz. Tak, mi się także zdaje, że ja się wszystkim usuwam, że mnie lada chwila ktoś potrąci, że... To źle. Panna Dulska powinna iść przez życie, o, tak, jak najwięcej miejsca. To powinna być nasza zasada, für die obere 10.000 Millionen Kultunen. Zbyszku, dlaczego ty nas tak wszystkich nie lubisz? Mało nie lubisz, a was wszystkich nienawidzę i siebie razem z wami. Siebie nienawidzisz także, a ja to znowu... Zbyszku, pozwól mi z tobą porozmawiać, dobrze? No mów. Ty siebie nienawidzisz, a ja to siebie żałuję. Strasznie. Nie dzieje mi się nic złego. Mam ojca, mam mamcię, was. Chodzę na pensję, uczy się wszystkiego. A jednak, Zbyszko, mnie się zdaje, że mnie się dzieje jakaś krzywda. Że mi ściśnięto gardło, że mnie ktoś więzi. Że, no wiesz, ja ci tego powiedzieć nie mogę. No źle, źle, Melo, że ty tak czujesz. Najlepiej pozbądź się tych sensacji. Niedługo wyrośniesz, pójdziesz dobrze za mąż i będziesz świat rozbijać łokciami. Nie, ja pójdę do klasztoru. Gadanie, głębsza warstwa weźmie górę. Będziesz taka jak mama. No ale przecież ojciec łokciami ludzi nie roztrąca. No tak, bo ojciec wybrał dogodniejszą drogę. Mamcie za niego przez świat łokciami się przepycha, a on za nią. Tak, to wszystko bardzo jakieś smutne. Koń by się uśmiał. Ty ze wszystkiego się śmiejesz. Tak się śmieją wisielce. Zbyszku, chciałam ci coś jeszcze powiedzieć, ale nie będziesz krzyczał, bo to widzisz z największego serca, bo wtedy jak ja widziałam... Co? No, ciebie i Hankę, tak mi skrzyczałeś, a ja właśnie... Czego ty o tym mówisz? Bo mi żal, ciebie i Hanki. Ja ciągle o was myślę, ja się nawet za was modlę, bo wy musicie być bardzo nieszczęśliwi. Nieszczęśliwi? Jakże, ona prosta sługa, a ty urzędnik, prokurator i skarbu, jakże? I kochacie się, mamcia się będzie bardzo sprzeciwiać. Sprzeciwiać? No, jak się będziecie pobierać. Czyś ty oszalała, ja z Hanką? No cóż tego, że ona niby niżej, przecież Zygmunt August i Barbara... Ach, ty jesteś jeszcze głupsza niż myślałem. Proszę cię, tylko mnie wymyślaj. Ja wam dopomogę. Ja nauczę Hankę mówić po ludzku i jeść widelcem. I nauczę jej tego wszystkiego, co umiem, aż ona będzie taka jak my. Ja wam dopomogę. Ty jesteś okaz. Tylko jest coś, co mnie bardzo martwi. Nie wiem, czy ci to powiedzieć, no, ale... No, wyduś. Tylko ty, Hance, tego nie mów. Daj słowo. No. Oto Hanka ma na wsi narzeczonego. Tak? Tak. Ale się nie martw. To w Nazwach, tam na wsi. Ja znalazłam korespondentkę od niego do Hanki. Dobrze, proszę cię o jedno, Panno, nie wtrącaj ty się w te sprawy, tak? Idź, głowa cię boli, idź, połóż się. Ty, ja tak, z najlepszego serca. Tak, idź. I nie gniewasz się. No, idź już. No. Proszę pana. No i co? I co? Tak jest, jak mówiłam. Ach, to ładna historia, to pech. Proszę pana, co ja teraz zrobię? Jedź do domu. Ale żeby mnie tatku skórę zdarli, nie pojadę. Cicho bądź, nie becz. Jeszcze jest daleko, może się coś jeszcze zmieni. Ale
Takim jak ja to cygany los wyklął. Nie zawsze najgorsze się trafi. Potrzebne mi to było. Boże, to chyba się utopić. No, dużo by ci to pomogło. Śmierć na wszystko pomoże. Głupia jesteś. Ale... Cicho, bądź... Nie być, bo mnie diabli wezmą. Proszę pana, co ja teraz robię? To pech. 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 Mamka. Mamka, ja słyszałam, że się Zbyszko ktoś na ciebie gniewał, prawda? Nie. Ale słyszałam. Boję się, że to przeze mnie. Pewnie o tego narzeczonego, co go masz na wsi. No, no co się tak na mnie patrzysz? Ja wszystko wiem. No, wszystko, co się ciebie i Zbyszka dotyczy. Ale nie trzeba się bać. Ja wam dopomogę. Ojca też na waszą stronę przekabacę. I wszystko się zmieni. Zobaczysz, gdy ślub się odbędzie. To też Baninka mówi. A któż by się teraz ze mną żenił? Jak to kto? No, któż by cudze dziecko wziął? Cudze dziecko? Hanka, o czym ty mówisz? A może ty już wdowa, że masz dziecko i Zbyszkowi tego nie mówisz? A co też panienka mówi, że wszystko wie? No, niby ty i Zbyszko to będziemy zaraz, ale trudno. Nie płacz, Hanka. Wszystko się jakoś ułoży. Nie ułoży pomsta na mnie nieszczęście, o czemu ja się rodziłam. Boże, nie płacz, Hanka. Żebym nogi połamała, nie wam to nastała. Nie płacz, Hanka, bo serce pęknie. Jest kto? Niech mnie panienka puści. Cóż to? W kuchni drzwi otwarte. Co wy tu tak robicie po ciemku? O, Nela ma jakieś konszachty ze sługą. To nie żadne konszachty, no? Tylko całkiem co innego. Hanka jest bardzo nieszczęśliwa, a ja ją pocieszę. No to najlepiej zapal lampy. A dlaczego to Hanka jest taka nieszczęśliwa? Och, to straszna historia. No to niech mi ją Nela opowie. Nie mogę, ciociu. Nie mogę, ale to jest okropne. To się może strasznie skończyć. Najlepiej mi powiedzieć, może ja znajdę jakąś radę. To prawda. Ciocia taka mądra, to najlepiej sobie potrafi z mamcią poradzić. A cóż tu mama będzie miała do czynienia? No jakże. Ona głównie. Ciociu, no. Ciociu, dostało się straszne nieszczęście. Zbyszko zakochał się w Hance. Tylko tyle? Ależ, ciociu, no, niech się ciocia nie śmieje, bo Bóg wie, co z tego może być, no. Zobaczy ciocia, bo mamcia nie pozwoli na to małżeństwo. Zobaczy ciocia. A skąd ty to wiesz? Co? Ja podpatrzyłam. Niechcący, jak Bosię kocham. Cóżeś widziała, no co? Ciociu, oni się muszą pobrać. Oni się już całują. O, skoro się już całują. Tak, 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 ciociu. Ja odkąd to zobaczyłam, to sypiać nie mogę już zupełnie. No, no co sobie przypomnę, to mną coś tak dziwnego zatarga. I płakać mi się chce i śmiać. Ale to ja, a mamcia to z pewnością Zbyszka przeklnie. Oż nie bój się, cielątko, nie mamcia, Zbyszka za to nie przeklnie. Ciociu, żeby to jeszcze tylko tyle. Ale jest jeszcze dużo, dużo komplikacji. No. O, jest jeszcze ten finansfach tam na wsi, a potem... Jest jeszcze cudze dziecko. Cudze dziecko? Tak, tak Hanka mówiła. No, jak ona mówiła, jak? Ja jej mówię tak, pójdziesz za mąż, no niby za Zbyszka ciągle myślałam, no. A ona nie płacze, ale ryczy i woła. A kto mnie teraz cudzym dzieckiem weźmie? Tak powiedziała. Ciociu, ja nigdy nie kłamię. Cicho, Zbyszko idzie. Jak się masz? Wychodzisz? Tak. O, znów się puszczasz. Znów. Siedziałeś już przecież częściej w domu. Widocznie mam już tego dosyć. Szkoda, wiesz, lepiej wyglądasz. O, utyłeś troszkę. Zbyszku, zaraz wrócą wszyscy, będzie herbata. Nie czekajcie na mnie. No, mamcia się będzie znów gniewała. Dajcie mi święty spokój. A czy ty mógłbyś być grzeczniejszy? A po co? No wiesz, choćby ze mną tak się zachowujesz, że ja... Moja droga, raz chcesz, żeby ci uchybiać, aż prosisz się o to, to znów, żeby cię szanować. Wybierz wreszcie matrona czy kokota. Najlepiej zrobię, jeżeli z takim brutalem mówić nie będę. A tak, najlepiej. I przestań się malować, bo wyglądasz jak kamienica odnowiona na przyjazd cesarza. Bądź zdrowa. Ej, ty! Żebyś ty nie pożałował swojej brutalności. Ja nigdy niczego nie żałuję. No. Widzi ciocia, on taki zły jak dawniej. A z Hanką to się tak kłócili, ciociu. Tak kłócili. Mamcia idzie przez kuchnię.
Ach, witam. No, jak się masz? Cała jestem wzburzona. No, cóż się stało? W tramwaju znowu awantura. No przecież jak Hesia siedzi, o, to wygląda na dziecko, co nie mamy trawy wysokości. Proszę mam. Mówię jej, skurcz się. A ta na złość się wyciąga. No i zaraz z konduktorem secesja. Wszyscy się patrzą. O, ciociu, bo ten cent czy dwa. Moja droga, kto nie szanuje grosza, ten nie wart... No wiesz. Hanka, nakrywaj. Idę włożyć szlafrok. Mela, zajmij się herbatą. Hesia, przebrać się. Dobrze, że cię nie było na lekcji, same sztukawki. Hesiu. Hanka? Hanka, cóżeś ty tak zmizerniała? Zęby mnie bolą. Aha, zęby. Żywo, samowar, bułki. Wypijesz z nami herbatę? Chętnie. Ach, szczęśliwa jestem, że już jestem w domu. Dla kobiety nie ma to jak dom. Zawsze to powtarzać będę. Zawołajcie Zbyszka. Zbyszko wyszedł. Wyszedł? Tak, tak, ale zaraz wróci. Przecież mówiła ciocia, że się poprawił. No bo też tak jest. Przekonał się, że nie ma to jak dom i rodzina. Musiało mu wypaść. Wcale nie, tylko mówił, że już mu zbrzydł ten dom i ta rodzina. Mówił? No tak, on nie mówił tak dokładnie, co mu tak zbrzydło, dość, że poszedł. Będzie się znów lumpował. Patrz swego nosa. Ach, z tym chłopcem to już nie ma rady. Już mu tak dogadzam, żeby go tylko w domu przytrzymać. Ej, proszę cioci, a może właśnie to dogadzanie osiąga przeciwny cel? Nie rozumiem. Gdzie mu może być lepiej niż w rodzinnym kole? Psst, cioci. Mela, co ty za miny do ciotki wyprawiasz? No, że nie do mnie, nie zdawało się cioci. Ach, co do tego koła rodzinnego, moja to droga, powiem cioci, co ty o tym możesz wiedzieć? Wiecznie tylko gdzieś latasz. I przyznam ci się, że już zaczynają o tobie mówić. O każdym mówią. Nie, o tobie mówią to, co sama chcesz, żeby mówili. No, na przykład? No, na przykład, że jesteś kokietka. Och. No, wywołujesz takie wrażenie. Dlaczego o mnie tego nikt nie powie? A, Felicjan, siadaj. A czy mogłaby ciocia przy dziewczynkach nauk mi nie dawać? To są dzieci, nie rozumieją. A potem niech słyszą. To będzie dla nich nauką. To ich nauczy, gdzie może zaprowadzić lekkomyślność i chęć podobania się. Nie, do prawdy, że ciocia to dziwnie pojmuje gościnność. A moja droga, ja pojmuję przede wszystkim moralność. I te mam na względzie. Czy tu w domu, czy... To znaczy, że moje życie jest niemoralne. No, na zewnątrz. Ciągle cię widzę na ulicy. Przecież nie mogę chodzić po dachach. Ufarbowałaś włosy na rudo. Gdzie ty widziałaś uczciwą kobietę z rudymi włosami? I już dość tego, dość... A, wczoraj na przykład Krężkowa mówiła, że... No, tego już nadto. Przecież ja do cioci sprawnie zaglądam, a także dałoby się niejedno powiedzieć. O, proszę, proszę. Moje sumienie jest czyste i nie boi się dnia białego. U, już tu lepiej w biały dzień nie zaglądać. Dopatrzeć można by się tutaj było niejednego. Nie no, proszę mnie naprawdę nie denerwować, bo to prawdy, że... O, proszę, proszę mówić, proszę się nie krępować. Ja mam wzgląd na dzieci. Hesia, Mela, proszę wyjść. Felicjan, ty też się zabieraj. Prędzej, prędzej. O już. Proszę cię. Proszę cię. Jesteśmy same. No? Mów, co mi masz powiedzieć. Ej, to prawda, że ciocia zasługuje na to, żeby się dowiedziała. Ale ja ciocie powiem to, że jeżeli ciocia do mego domu zagląda, to przede wszystkim ciocia powinna swój z brudów oczyścić. W moim domu nic brudnego się nie dzieje. A przynajmniej po ulicach mój dom nie jest głośny. Ale będzie, będzie, będzie. Jak się porządnie rozkrzyczy. W swoim czasie. A cóż to za iluzje? Wytłumaczy, tylko jak mnie ciocia na chrzciny poprosi. Smaczne żarty, moja pani. Ja i Felicjan już dawno wybiliśmy sobie głupstwa z głowy. No przecież ja nie mówię, że ciocia będzie matką, ale babką. Co? Jak? Zbyszko się o to postarał. Zbyszko? I Hanka. Hanka? I Jezus Maria. Jezus Maria. Kłamiesz. Kłamiesz. Strach. No, ty mnie chyba chcesz do grobu wpędzić. Strach. Nie dość, że mnie delożowali stróża. To jeszcze takie coś wymyślają. Ja kłamie. No proszę, no nie, że się ciocia sama Hanki spyta. Skandal. Hanka. Hanka. Chodź tu zaraz. No ja już wolę tego nie słyszeć, idę do dziewczynek. Ach, jak się ciocia przekona, że nie kłamałam, to mnie ciocia przeprosi. Jutro rano! Hanka! Chodź tu! Wielmożna pani mnie wołała, ja domagam. Hanka, odpowiadaj.
odpowiadaj, ale tak jak przed księdzem. Odpowiadaj, mów, czy to prawda, że ty jesteś, no. No! Tak jest, wielmożna pani. Oddam ci książeczkę. Zapłacę do pierwszego i wynoś! Ja wolę pójść zaraz. Och, tak, tak będzie lepiej. Połóż bieliznę, połóż bieliznę. Ja takich dziewcząt, co o swoją dobrą sławę nie dbają, nie mogę u siebie trzymać. Wyniesiesz mi się zaraz. Idę po książeczkę. Honko. No, cóż się stało? Wielmożna pani wyrzuca mnie. A zobacz się z panem Zbyszkiem, co? A co mi tam? Niech ich za moją krzywdę. No tak. Ciociu, no, ciociu, i co? Ja się tak boję, ciociu. Melu, proszę iść do siebie, no proszę iść do siebie. Nie pokazywać mi się tutaj, dobrze? No. O. Ty tutaj? Tam twój oficer spaceruje przed bramą i czeka. A cóż tobie do tego? Ty, patrz, ty lepiej, żebyś nie miał ton, na coś zasłużył. Cóż to za ton? No, to ty zmieni swój ton. Ach, ty będziesz za chwilę inaczej śpiewał. Wydały się twoje sprawki z Hanką. Psia krew. Aha, kli, kli. Dużo ci to pomoże. No matka, Hankę teraz wyrzuca. Ciekawa jestem, co twój honor uwodziciela każe ci teraz zrobić dla swojej ofiary. Żmija. A. Byłam pewna. Kapelusz w rękę i fiut? Najlepszy punkt wyjścia. Nic nie doprowadzę mnie do pasji. Ty tutaj nie wychodź. Zbyszek. Mam z tobą porachunek. Tak, tak, wiem. I okazałaby mamcia wiele taktu, gdyby mamcia taktu? O tym... Nie mówiła. Taktu? Ty śmiesz mówić o takcie? Ty, który taki skandal wywołałeś pod rodzicielskim dachem? Jak się to rozniesie po mieście, to chyba dom sprzedać, wynieść się do Podgórza albo na Dębniki. To moja rzecz. Bezwstydnik. Takie coś zrobić, żeby mi potem byle kto oczy tym wykalał. O, przepraszam. Tym byle kto to mam być, ja tak? No to już tego dosyć. Ach, ciocia to mówi. No przecież ciocia wie, że wystarczą tylko dwa moje słowa, żeby ta historyjka zupełnie inaczej wyglądała. Wszystko, co powiesz, to będzie kłamstwo, takie jak ty, nikt nie uwierzy. Noż jaka ja jestem, to ja jestem. Tylko, że ja nigdy bym się nie dopuściła do tego, czego się tutaj dopuszczono. O, wiedz o tym, że ciocia o Hance od początku wiedziała. A przecież to nieprawda. Nieprawda, nieprawda. A przez palce się patrzyło, prawda? Przez palce. Dopiero teraz, jak grozi głośny skandal, oczywiście na Zbyszka i na Hankę. Ach, to ładna historia. Och. I w jakim celu? A żebyś siedział w domu. A, rozumiem. To bardzo na maminą moralność patrzy, tak? Ona kłamie. Ja kłamie. Ona prawdę mówi. Kłamie. Ja to czuję, ja to wiem. To jest to, co tu tak pełza, tak brudno, tak ohydnie, co to byle za ściany nie wyszło. Ale kto wiatr sieje, ten burzę zbiera. Hanka! Zbyszek! Hanka! A chcę mamcia wiedzieć, co ja teraz zrobię? Chcę mamcia wiedzieć? Ja się z Hanką ożenię! Jezus Maria, szlak mnie trafi! Mamuś, przebacz im, błogosław! Melo, odczep się! Hanka! Hanka, rzuć te łachy, zostaniesz tutaj na zawsze. Kiedy mi pani wypowiedziała? Zostaniesz, ja się z tobą ożenię. Rany boskie. Ja na to nie pozwolę. Tu się na nic nie zda. Zbyszku, upamiętaj się. Felicjan, 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 chodź tutaj. Chodź prędzej. Czy ty widzisz, Felicjan, jaką twój syn daje nam synową? No różże się ty, ojciec, przeknij go, czy co? Może się upamięta. Tak będzie, jak powiedziałem. Niech raz ta szpetota unurza się we własnym błocie. Jezus Maria, jak mi się kto zapyta, jak moja synowa z domu? To powie mamcia, że nie z domu, ale z chałupy i to będzie największa kara. Felicjan, Felicjan, odezwij się! Hanka, padnij do nóg i proś o błogosławieństwo. Proszę wielmożnej pani, ja przecież... Idź precz, Felicjan, odezwij się, mówię! A niech was wszyscy diabli...
No nie wytrzymam. Słowo daję, nie wytrzymam. Panka, nie wytrzymam. Siadaj rzędem obok mamy. Teraz tu twoje miejsce. Siedź, nie ruszaj się. Ja chcę otworzyć. Nie, nie, niech kucharka idzie otworzyć. Już idę. I powie, że obie panie Dulskie przyjmują. I mi ojca i syna, co się tutaj dzieje? Widziu, widziu, radź, ratuj. Wybaw mnie z tego położenia. Przecież taki ożenek dla Zbyszka to ostatnia sprawa. Jak ja teraz ludziom ja to już sama sobie ciocia piwa naważyła. Ja radziłam odprawić Hankę. Ale przecież wytłumaczyłam ci, dlaczego ją trzymam. I sama się zgodziłaś, że tak jest lepiej. Dla jego dobra to robiłam. Nie mogłam już patrzeć, jak mi się wisu zadał. Takie rzeczy nieraz się robi. Ja nie pierwsza, nie ostatnia. Tak, tak, panowie, proszę, prosimy bardzo. Ktoś tam się znowu dzieje. Nie. Chodźcie, chłopaki, śmiało. Bardzo proszę, proszę bardzo. A uważaj śmiele, żebyś tam wieży nie utrącił. Elegancko dla najniższy pana prezydenta. Oj, uszanowany dla pana dzień generał. Szacunek dla pana Rajcego. Proszę, proszę bardzo, proszę. Gdzie to mamy się robić? A ja za chłopaki dawać stołki? Tak. Szopa w górę i zapalać ćwiczenie. Ta kucharka zwariowała, kogo ona do salonu wpuszcza, jeszcze co pokradną. Wyrzuć Wiciu. Ciociu, kolędników święta będzie skandal. A to róbcie sobie, co chcecie. Jaka piękna szopa. To nasza. Niech paninka zgasi lampę, to jeszcze śliczni będzie wyglądać. Ja. Jaka piękna, piękna. Pele. Pele Klapa przedstawi na Heronanino. Gdzieżeś go skiele marynowany wsadzi? Do skrzynki, Heronanino. Czy co się stało? Panowie, chwileczkę, czy coś się stało? Nie, nie, nic, pani dobrodziejka. To takie tam familijne posiedzenie. A, to bardzo proszę. A panowie nie pogardzą kieliszeczkiem wódki? Ale jowsze, bo zmarliśmy tego. Nawet się wielki Felek mógłby lalki zliwić, bo tak mu ręce zgrabie. Chwileczkę, proszę bardzo. O starszeństwie. No dobrze. Za pomyślność wielmożnych państwa. Bardzo proszę. Piękne. Po brzegi, panie radco, po brzegi. No, proszę. Jak piękne. A pan, ten pan młodszy się też napije? Nie, nie, ja nie piję. Jo, go wyręczę. A proszę, proszę. Franę, tylko nie upij się. No przecież nie znosz, nie? Właśnie dlatego godą, że cię znowu. No to co panowie? A teraz zakolędujemy troszkę, tak? Na naturalnie po to my tu wlejmy. Śpiewać będą, śpiewać. Inteligentny dom, to jest operetki. Dobre jest. Trzy, cztery. Usta milczą, dusza śpiewa, kocham cię. Czy to była kolęda? Taka kolęda, no tak oświetna. A pani dobrodziejka to chciałaby coś z kantyce? Tak, bardzo proszę. No to się robi. Jazda, chłopaki, anioł pastyżą mówił. Dobra. Trzy, cztery. W tej kolędzie, co dziś będzie, każdy się ucieszy. A to, co mu podarować, niechaj szybko śpieszy. Jarząbka, gołąbka, albo kurczą parę. Cielonko, piosionko, panu na ofiarę. Brawo, amen, ale... Brawo. Święta Wielkanocne robisz Boże Narodzenie. No, zapomniałem sobie. Ciemnioku jeden. No to co, panowie? A teraz może zakolędujemy z budynek jeszcze. Ja no, dosyć tego! Jeszcze mi tu tylko pijatyki brakowało. Ruziu! Pokaż tym ludziom drzwi! O, przepraszam. No, drzwi pokazywać nie potrzeba, bo my sami trafimy. Ale no tu kto inny zamówił i pani nie ma do nas żadnego prawa. Ale nawet... O, kto was zamówił? Jak to kto? No ten pon, co nos na rynku zaczepił, to wyraźnie go dął. Jagiellońska jeden, pon radca kłacze. Jasne. Piętro wyżej! Co? Piskiele? Pomyliłeś piętro. Chłopa! O, pani dobrodziejko, wolnego z dyszlem, bo furtka. Nie obrażać porządnych ludzi, bo my tu nie przyszli po jałmużnę. A co się tyczy obywatelstwa, to jestem taki sam pon na krowodrze, jak pani tutaj. Tak? A jeżeli pani dobrodziejka chce pokazać, że pani jest panią, to niech się pani nie będzie ordynarno, jak jako stróżka. No, dobrodzieja, że pon ma taką jędzę za żonę. No, stąd! Hanka? Idziemy do pokoju. Felicjant, zabierać się! Kresia, Mera, do swojego pokoju! Mamo! Prędzej! No tak. Biciu, biciu, biciu moja, radź. Ratuj, ty masz doskonały złodziejski spryt. Ty coś wymyślisz. Przede wszystkim
zabierz tę Hankę do siebie. No przecież wyrzucić jej nie mogę, bo obniesie nas po mieście, a u ciebie będziesz ją pilnować, żeby z nikim nie pyskowała. O, już co to nie ja dziękuję za taki mebel. Nie no, przecież nigdy nie wiadomo z takimi, co w trawie piszczy. Ale rzeczywiście coś musimy zrobić. To jest dla nas samych bardzo nieprzyjemne. Właśnie, tak, właśnie. Ona ma jakąś rodzinę? Czekaj. No. Katarzyna jest jej matką chrzestną. Tak, należy ją tutaj sprowadzić natychmiast. Czekaj, poślę po nią kucharkę. Tak. Różu, panią. Idź po Katarzynę na górę. Prędko. Dobrze, zaraz ją zawołam. No, prędko. Zbierz. No, może się wyda coś o Hance. Może ona się już tam nieźle na tej wsi bawiła. Jak się Zbyszko dowie, to... Chociaż nie, według mojego zdania on to wszystko na złość cioci zrobił. Na złość? Tak. Mnie, matce? Ha, i miej tu dzieci. A takem go chowała. Woziłam się z nim do Rabki. Jak była ta matura, to... Ach, no wiesz, pokierowałam go do prokuratorii skarbu. A ciociu, nie no, proszę się uspokoić, to nic nie da. Przecież Katarzyna daje ciocia wódki i chleba z maslem. Ja już wiem, co mówię, miodem się muchy bierze, nie octem. O, a niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ruziu, proszę iść do kuchni, zamknąć drzwi. Proszę. A jak ten czas leci, ale panna Nielcia nieźle się trzyma i panna Wicia też niczego. Tutaj chodzi o Hankę. A. Tak. No, widzi Katarzyna, tak się stało. Hance się trafia doskonały mąż. Cóż ty. Chwileczkę, ciociu, Doskonały mąż, a ponieważ jest to wychowanek cioci, bardzo uczciwy rzemieślnik. No, my byśmy chciały wiedzieć, jaka jest też uczciwość Hanczyna. To tak rozmaicie bywa, prawda? Jak to Katarzyna wie? A, no niby tak, ale to dziewczyna była czysta jak szklanka. Nawet rysy na niej nie było. No, a ten finansbach? A, to zupełnie inszość. On się z nią zaręczył, ale żeby tamto, to nie, tylko nie było pieniędzy na to gospodarstwo, bez to się to ślimaczy. Ale to było uczciwie i honorowo, sam ksiądz proboszcz może poświadczyć. Tak. A tu, w mieście? No, a tu to chyba panna Anielcia. To jest wielmożna pani gospodyni wie, bo dziewczyna jakby tu, niby pod opieką. Och, może się Katarzyna wódki napije, co? A, rączki całuję, przysięgałam od wódki. Ale od likieru? Chyba, że likier. Daj, Anielko, ze słodkiego. No, tak. Więc powiada Katarzyna, że Hanka może iść z czystym sumieniem za tego, co jej się trafia, tak? O, skoro pan młody chce, to widać, nie będzie taki skrupulant. No, pijcie. Dobre, co? No. Aż mgli więcej. A, rączki całuję młodemu panu gospodarzowi. Wy jesteście krewna Hanki? Matka chrzestna. To się świetnie składa, bo muszę was uwiadomić, że ja się z Hanką żenię. Jakże to pan głupią ze mnie robi? Nie, żenię się i to bardzo prędko. Chodzi, jak się dowiadywać, jakie są formalności. Gdzie Hankę chrzczono? Trzeba prędko jej metrykę. Zresztą przyjdźcie jutro, wszystko się jakoś ułoży. W imię ojca i syna, albo młody pan pomylony, albo na honorze bardzo delikatny. No, jak to Katarzyna rozumie? A, proszę panienek, toż ja nie jestem głupia. Ja widziałam co i jak. Dość było popatrzeć, jak to Hanka przymizerniała, a beczy, a do mnie wpada. Ja jej mówię, nie becz, pan jest godny z rodziców świętych, pan cię zabezpieczy. No ale żeby się aż żenił. A cóż Katarzyna myśli, że ja na to małżeństwo pozwolę? A, broń Boże, my bez błogosławieństwa mamusi do ołtarza nie pójdziemy. No ale chyba panna Anielcia nie będzie dęba stawiać, żeby się uczciwa rzecz stała. Skoro pan młody chce to widać od Boga natchniony, żeby sierocie krzywdy nie robić. Całe jej wianu to była ta uczciwość. A teraz pieniądzami swego pohańbienia nie przykryje. O, tak. Macie rację, pieniądzami. No, może jeszcze kieliszeczek, co? No, ciociu, może by ofiarować jakąś sumkę, co? Ach... Jezus Maria, tylko się za kieszeń trzymaj. Trudno. Ach, Liciu, droga, pomów tu jeszcze ze Zbyszkiem. No przecież jak on się nie zgodzi, to wszystko się jakoś ułoży. No bój się Boga płacić. Proszę cię, pomów. Ale przecież ciocia wie, że to będzie twardo. Wiem, że będzie. Och, no, więc powiada Katarzyna, że pieniądze to grunt, wielmożna pani. Tak. Taki już teraz świat. Tak? Jeden Judasz drugiego za pieniądze sprzeda. A co robić? Ach, oj, czasy nastały. Ani paszy dla bydła, ani uczciwości ludzkiej. A tak, macie rację. No, my tu jeszcze chcielibyśmy się z ciocią naradzić.
Co do Hanki? Tak. A jakaż tu rada, młodzi chcą jedno, drugie, wielmożna pani nie będzie twarda. No przecież dzieje się to i po hrabskich domach, że się zniszczeni żenią. A Hanka znów nie jest takie byle co, bo też i z familii zasiedziałej, no choć stanu murarskiego. Niech no Katarzyna idzie do kuchni i czeka, aż was zawołamy. A rączki całuję wielmożnej pani gospodyni. Panu Jezusowi polecam. A niech mamusia nie będzie twarda. Słyszałaś? Mamusia. Jak to sobie prędko taka pozwala. No dusi mnie formalnie, mnie dusi, dusi. Dobrze, ciociu, dobrze będę mówić ze Zbyszkiem. Tylko niech mnie ciocia zostawi samą. Dobrze, no bardzo dobrze, proszę. No niech już ciocia idzie do siebie, do pokoju. Niech mnie ciocia zostawi samą. Dobrze. Tak, 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 tak. Żur, Zbyszko! Zbyszko! Proszę cię tu na chwilę! O co chodzi? No chodźże tutaj, no. Trudno, żebym ja do ciebie wchodziła, wiesz, jestem na to i za stara, i za młoda. Właściwie czego chcesz? Ach, nie patrz na mnie jak na wroga, przecież ja twoim wrogiem nie jestem. Mimo twego obchodzenia się ze mną. No chodź tu, chodź, chodź, chodź. Och, nie ciskaj się, przecież o wszystkim można dyskutować. Jeżeli o Hance, to nie masz żadnej dyskusji. Ależ naturalnie. Nie wyobrażaj sobie, że ja jestem przeciwna twemu projektowi. Owszem, skoro ty chcesz naprawiać, namawiać cię tylko należy. Ach, wiesz, ciocia chciała, żebym ja wzięła twoją narzeczoną do siebie. No? Ale, no odmówiła. Czemu? No wzięłam męża i synek lepromie pakiekut. A tam, gdzie nie ma zmysłu moralnego, jak u takiej dziewczyny, to przecież no nigdy nie wiadomo, co i jak. Hanka ma więcej zmysłu moralnego, jak ja i ty. Och, wiesz, nie dowiodła tego pod bokiem matki i siostry. Ach, no nie ciskaj się. Słuchaj, no coś musimy z tą Hanką zrobić. No na nową służbę nie pójdzie, co na stację ją oddasz. Boże, drogi, takie milieu, przecież to jest ostatnia zgniewizna i rozpusta. Przy takich instynktach do dnia ślubu. No a potem, no wątpię, czy mama będzie ją mogła dłużej trzymać. No co ty zrobisz, no? Oczywiście o jakichkolwiek kontaktach ze światem mowy być nie może. Gwiżdżę na świat. Ha, ha, masz rację, jak także, tylko że żyjemy w ciągłym kontakcie. A pluję na kontakt. No, oczywiście, ale musicie sobie sami wystarczyć. No ja jej nie znam. Ona musi mieć dużą inteligencję wrodzoną. Tak, ty to rozwiniesz. Więc z moralnej strony nie ma obawy, tylko ta materialna. Mam ją w pięcie. Tak się mówi, a ty masz pensji 60 zł reńskich. Oprócz tego masz masę długów, kondykt w powietrzu, a z tego we dwoje to nędza, no. A ty przyzwyczajony jesteś do puszczania pieniędzy swoich i nie swoich. Tak będzie, jak powiedziałem. No to kto, tylko że głównie o te pieniądze. No. Będę robił długi. Mamcia ogłosi i nikt centa nie da. A rodzice jeszcze mogą żyć 30 lat. Będziesz nędzarzem. Długo, bardzo długo. Daj ty mi spokój. Och, Boże drogi, żeby to życiu można tak powiedzieć. Daj mi spokój. Ale przecież ono włazi na kark jak hydra. I zdławi. Zbyszku, popatrz mi w oczy. No. Ty żałujesz tego, co jej zrobił. Prawda? Nie puszczę. No przecież tutaj się rozchodzi o coś więcej niż głupie na złość. Matce. No, ale to nie na złość matce. Ja chciałem raz zetrzeć w proch ten brud, ten z duszą złych czynów w tych ścianach. Chciałem raz wziąć się za bary z tym czymś nieuchwytnym. Z tym... Wziąłeś się za bary, pokazałeś kły, a teraz musisz ulec. Nie muszę, nie ulegnę. Och, ty masz siły do takiej ciągłej walki. No przecież ty już jesteś zupełnie wyczerpana. Cóż dopiero całe takie życie. Och ty! A cóż ja? Wiesz, ciocia mówi, że ja mam złodziejski spryt. A tak. Tak, bo ja po prostu zgodziłam się z życiem i biorę z niego to, co jest najmilszego. Walczyć, Don Kiszot śmieszny. A zresztą sam powiedziałeś, wyciągniemy kopytka. Och, ty umiesz budzić we mnie kołtunę. No co będzie, Zbyszeczku, no co będzie? Jest jeszcze czas. No. Nie. Widzisz, takie rzeczy załatwia się od razu. Raz, dwa, zobaczysz. Odetchniesz, jak z tym skończysz. No, ale jak? Nie bój się, już my to poradzimy. No co, no nie będziesz się żenił. Nie. I przeprosisz matkę. Będzie skandal. A widzisz, a mówiłeś, że ci o świat nie idzie. No to co będzie? No.
A co? Ciociu! Ciociu! Ale krzywda się jej nie stanie? A nie bój się, już ja w tym będę. Ciociu! Tak. Zbyszko cofa, co powiedział. Powrócił do rozumu i przeprasza ciocię. Przepraszam, mam cię za to. Psiakra. No widzisz, znowu kryje. Ależ to drobiazg, to nie ma znaczenia. Ma znaczenie. Co, ty cofasz się? Tak. No. Jest. Będę tym, kim byłem. Możecie być dumni. Ach, jak ja się teraz będę łotrował! Jak ja się teraz będę łotrował! Dopóki się nie ożenisz, dobrze się nie ożenisz z panną fajną, z dobrego domu. Dopóki się nie ożenię. Z kamienicą, z posagiem, z diabłem, z czortem. O Boże! Ależ ciociu, niechżeż mu się ciocia pozwoli wyburczeć. Główna rzecz zrobiona. No tak. Teraz bierzemy się do niej. Ciocia mi daje carte blanche. Co, nie rozumiem. No tak. Katarzyno! Moja Katarzyno, zaszły pewne zmiany. Młody pan żenić się z Hanką nie chce. Jakże to, sam mi to godnie oświadczył. No ale się namyślił. Jakże to tak dirniesz? Pod błogosławieństwem matki. O, to duże słowo. A ja dziecka, co mu go do chrztu świętego trzymała, ukrzywdzić nie dam. Przecież nigdy jej tutaj ukrzywdzić nie chce. Pani gospodyni, to jest bardzo zacna osoba. No może tam coś, nie coś da Hance jako odszkodowanie. Proszę panie, święty związek małżeński, a pieniądze to zupełnie insza inszość. No ale dobre i to. Każda inna matka to by dziewczynę wygnała z domu precz bez dobrego słowa, a tutaj się jeszcze troszczą i chcą coś niecoś dodać. No nie moja Katarzyno, przyznajcie, że jest mało takich ludzi na świecie. Oj, mało. No przecież sami mówiliście, że pieniądze wszystko kryją. Jak Hanka będzie miała coś w szparkasie, to się nikt o resztę nie spyta. No niby tak, ale trzeba by mi z Hanką pogadać. Ale rzeczywiście zaraz ją tutaj wam przyślemy. Chodźmy, ciociu, dobrze? Tak, idziemy. Chodźmy. Aha, tylko miejcie rozum, dobrze? Bo to jest tylko dobre serce cioci, a nie żaden mus, rozumiecie? Hanka! To ci dopiero. Hanka, chodźże tu, chodź. Jak się macie? Wiecie, no... Chciał się żenić. No a teraz nie chce. A niech go pokręci z jego żenieniem. Co mi ta po takim ożenku? Ja do tego czy co myśleli, że wielki cymes. No ale zawrzeć to honorowo i byłabyś panią kamieniczną. No lepiej jak za tego twojego finansa. To moja rzecz, ale by mną nikt nie poniewierał. Każdy ma swój honor. Jakże? To ty nie obstajesz, żeby się z tobą żenił? Powiedziałam, co mi taki. Niech będzie moja krzywda. Ale oni cię nie ukrzywdzą, oni ci chcą dać coś na rękę. Daj, matka chrzestna, pokój. Och, durna, ty jesteś durna, nie wiesz, co to świat. Gdybym ja w swoim czasie o swoje się prawowała, to bym dzisiaj inaczej miała. Jak będziesz mieć pieniądze, to będziesz mocarna. No nie, becz, nie, becz, no tamto już minęło. Teraz jeno, żeby cię nie ukrzywdzili. Daj, matka chrzestna, pokój. No co, naradziłyście się? No Boże, jak już późno, czas do miasta. Proszę wielmożnych pań. No. To tak. Hanka gada, że młody pan sam obiecywał ożenek. No przecież pan żartował. Hanka chyba tego serio nie myśli. Byli świadkowie. Kto? Wielmożna pani gospodyni. No nie, to już jest bezczelność. No zaraz, chwileczkę. Tutaj już mowy nie ma o ożenku. A to, że ciocia chce coś z łaski zrobić, to powinniście być wdzięczni. Ja tak myślę, ciociu, że... Nie galopuj się. No, kilkadziesiąt koron. Ja będę gadać.
Jak chcą mi moje krzywdę płacić, niech płacą. A widzicie ją, jak się to rozzuchwaliła. Aj, no płaćcie, płaćcie. A nie, to chodźcie, matko chrzestna. Są sądy, alimenta i ja przysięgnę. Jezus Maria, tylko tego brakowało. Dziewczyno, i ty miałabyś sumienie? O, ze mną mieli sumienie zrobić to, co zrobili. Jak nie mieli sumienia, niech teraz płacą. A Jadwisia Wajdówna to nie wyprawowała sobie u nas alimentów, co? Jak kto był bez sumienia nade mną, to i ja nad nim sumienia mieć nie będę. Zlituj się, daj co chcę, żeby tylko uniknąć skandalu. No to ty ile chcesz? Dajcie 1000 koron. Co? 1000 koron. Ciociu, Ciociu, niech ciocia da, bo będzie skandal. Niech ciocia da. 1000 koron, 1000 koron, dziewczyno. Ty mnie chyba chcesz ze skóry obędzić. A mnie tu w tym domu nie odarli z uczciwości. Ja prosiłam się, żeby mnie puścić. Chodźcie, matko chrzestna. Koron, czekajcie. Czekajcie. Ale musicie podpisać, że nie macie do nas żalu i że jesteście załagodzeni. Podpiszę. I nigdy się czepiać nie będzie? Ja nigdy. Ale co ono zrobi, jak dorośnie, to tylko jego rzecz i Pana Boga. Do tej pory to ja już żyć nie będę. Podpiszcie. No, ty. Masz! I jazda! I żeby mi cię tu w minutę nie było! 7, 8, 9, 10. Idziemy, idziemy, rączki całujemy wielmożnej pani. Chodźcie, matko chrzestna, co się kłaniacie? O Jezus Maria, co za dzień. No przecież tak. To straszne, co ja przejść musiałam. 1000 koron. Ach, widziała ciocia, że nóż był na gardle. Tak, tak, tak. 1000 koron. Och, na mnie już czas. No to ciocia, do widzenia. Maria, całuję. Do widzenia. Ach, a może teraz ciocia mogłaby nam wynająć mieszkanie, co? A nie, nigdy. U mnie dom spokojny, moja droga. A potem możecie nie zapłacić, a ja już teraz muszę sobie odbić to, co mi wydarli. Ciocie to już nigdy nic nie nauczy. A czegóż mam nie nauczyć i kto? Ja chwalić Pana Boga sama bardzo dobrze wiem, co i jak się należy. Och. Wreszcie będzie można znowu zacząć żyć po Bożemu. Teatr Polskiego Radia przedstawił 5. odcinek słuchowiska według spektaklu Z biegiem lat, z biegiem dni, prezentowanego na scenie Teatru Starego w Krakowie w reżyserii Andrzeja Wajdy i Anny Polony. Scenariusz Joanny Olczak-Ronikier. W odcinku tym usłyszeliśmy fragmenty sztuki Gabrieli Zapolskiej Moralność Pani Dulskiej i Stefana Turskiego Krowoderskie zuchy. Podajemy obsadę. Aniela Dulska, Anna Polony, Felicjan Dulski, Leszek Świgoń, Hesia, Magdalena Jarosz, Mela, Grażyna Laszczyk, Zbyszko, Leszek Piskorz, Hanka, Renata Kretówna, Wicia Julia Siewiczowa z Domu Chomińska, Ewa Ciepiela, Katarzyna, Halina Wojtacha, kucharka, Krystyna Brylińska, narrator, Tadeusz Ryszard Huk. W rolach szopkarzy wystąpili aktorzy Teatru Kolejarza w Krakowie, Zenon Kizlich, Stanisław Knapik, Kazimierz Smajdor i Ludwik Słysz. Opracowanie muzyczne Stanisława Radwana. Realizacja akustyczna Mariana Kukuły. Asystent reżysera Aleksandra Maurer. Reżyseria radiowa Romany Bobrowskiej i Anny Polony. Słuchowisko przygotowała rozgłośnia Polskiego Radia w Krakowie.